2 dni zmagań, 167 zawodniczek z 35 krajów i setki walk. Turniej indywidualny Dwór Artusa Puchar Świata we Florecie kobiet został rozstrzygnięty. Wygrała Włoszka Arianna Errigo. Karolina Klewińska zajęła 15 pozycję. I feel good. I'm very quiet and I'm happy to be here. For me it's the last season June with the European Championship. I finished my career, but I'm happy for all the year. The organization of the World Cup in Gdańsk is very very good, and I'm sure that the Poland fencing can do very very good in the Olympic Games. No, moja forma nie jest szczytowa, no ale będę starała się jak najlepiej tutaj powalczyć, żeby jak najlepszą pozycję zająć w turnieju. Dziewczyny były na zgrupowaniu, które odbyło się w Cetniewie. Ja akurat przygotowywałam się tutaj z koleżankami w Gdańsku. No i te przygotowania już trwają od dłuższego czasu, bo to jest sezon w środku, więc walczymy już od września i te przygotowania wciąż trwają. I feel very good because I love Gdańsk because I won here for four times, and for me this competition was important, and I am happy because after 8 months there will be the Olympic Games, and it's good for the performance for me. I am happy, and for me Gdańsk is particular because I won the first competition in my life here, and I love this.